Środa, 4 marca, Adam Rak, dzień dobry Państwu. Powracamy po krótkiej przerwie i zaczynamy program To Warto Wiedzieć, w którym podsumowujemy ostatnie godziny na rynkach oraz prezentujemy informacje, które po prostu warto wiedzieć na rozpoczęciu dzisiejszej sesji. Serdecznie Państwa zapraszam. Wtorkowa sesja pełna była zaskoczeń. Największym z nich przede wszystkim obniżka stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych aż o 50 punktów bazowych. Nie było to zaplanowane działanie amerykańskiej rezerwy federalnej. Zaskoczyliśmy się całkiem mocno, zaskoczyliśmy się tak mocno, że zapomnieliśmy wzrosnąć, zapomnieliśmy odnotować wzrostów na Wall Street. Co ciekawe, amerykański parkiet odnotował sesję spadkową. S&P 500 zakończyło dzień na poziomie 3003 punktów, zniżkując zatem o 2,8% względem dnia poprzedniego. Nasdaq 100 pogłębił spadki o 3,2%, natomiast Dow Jones Industrial nieco ponad 2,9% poniżej kreski. Takiej sytuacji, no cóż, ciężko sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz stopy procentowe w Stanach zostały obniżone przy jednoczesnych spadkach na Wall Street. Te negatywne sentymenty nie przeniosły się na szczęście do Azji. Większość azjatyckich parkietów zakończyła dzień bądź kończy dzień na wyraźnym plusie. Koreański Kospi plus 2,2%, japońskie Nikkei 225 niewiele, ale wciąż powyżej kreski 0,08%, natomiast chiński Shanghai Composite przepraszam bardzo, chiński Shanghai Composite 0,6% na plusie. Mamy więc potwierdzenie, że mimo wszystko sentymenty są nadal optymistyczne. Widać to również w przypadku rynku walutowego. Dolar australijski mocno zyskuje, mocno 0,3%, ale to wciąż wystarczająco, aby zostać liderem grupy G10. Zyskuje również dolar kanadyjski czy nowozelandzki. Dolar amerykański utrzymuje się mniej więcej w połowie stawki. Wyraźnie tracą waluty bezpieczne, japoński jen czy szwajcarski frank. W przeważającej części zaskoczeń w trakcie wczorajszej sesji było tych pozytywnych. Zacznijmy od podsumowania wczorajszego dnia na głównych giełdowych parkietach. Europa ponownie zaskoczyła wzrostami. Niemiecki indeks DAX skończył dzień wynikiem 1,08% na plusie. Nieco więcej, bo 1,12% zyskało wczoraj francuskie CAC 40. Pozytywnie zaskoczył również Londyn. Brytyjskie FTSE 100 zakończyło drugą sesję tygodnia wzrostem rzędu 0,95%. Wymienionym rynkom daleko jednak od wzrostów, które zaprezentował, a być może sprezentował nam polski WIG20. Indeks Blue Chipów zakończył bowiem wtorkową sesję 4,5% powyżej kreski, powracając w rejon 1890 punktów. Nieco gorzej, choć wciąż wyraźnie powyżej średniej europejskiej, prezentowała się stopa zwrotu z indeksu szerokiego rynku WIG. Ten zyskał bowiem w trakcie wczorajszego handlu 4,15%. Wśród największych spółek warszawskiego parkietu pozytywnie wybijały się walory mBanku, które kończyły dzień z wynikiem niemal 12,9% na plusie. Podwyższoną zmienność obserwowaliśmy również na wykresie CCC. Spółka zyskała bowiem niemal 9%, powracając powyżej poziomu 78 zł za akcję. Jeżeli mówimy o ważnych poziomach, to nie możemy pominąć akcji CD Projektu, które ponownie zagościły powyżej pułapu 300 zł. Spółka odpowiedzialna za serię gier Wiedźmin odnotowała wczoraj wzrost o przeszło 7,5%. I moglibyśmy tak wymieniać kolejne spółki, które notowały większe bądź mniejsze wzrosty, gdyby nie fakt, że takich spółek w gronie komponentów WIG20 było aż 19. Jedynie Play kończyło wtorkową sesję kosmetycznymi spadkami rzędu 0,32%, które doprowadziły wycenę spółki poniżej 31 zł za akcję. Mimo to w ujęciu rocznym Play pozostaje jedną z nielicznych gwiazd polskiego parkietu. Wynikiem przeszło 56% na plusie, ustępuje jedynie CD Projektowi, który od marca zeszłego roku zyskał ponad 62,2%.
gorzej od blue chipów, choć wciąż świetnie radziły sobie spółki średnie. MWIG 40 zakończył wtorkową sesję, przeszło 3,5% powyżej kreski. A w gronie komponentów indeksu najlepiej radziły sobie akcje Ten Square Games. Akcje spółki podrożały wczoraj o niemal 13,2%, znajdując jednocześnie swój nowy, historyczny szczyt na poziomie 305 zł. Ten Square Games czy CD Projekt to nie jedyne spółki z branży game devu, które notowały wczoraj wzrosty. Byki dały o sobie znać również na wykresie Playway, którego akcje podrożały o nieco ponad 9,8%. WIG Games ponownie więc okazał się być najgorętszym indeksem sektorowym polskiego parkietu, a inwestorzy doprowadzili we wtorek do wzrostu jego wyceny o niemal 8,6%. Spółki najmniejsze ponownie radziły sobie najsłabiej. Indeks SWIG 80 zyskał bowiem w trakcie wczorajszej sesji zaledwie 2,7%. Amerykańska Rezerwa Federalna poinformowała wczoraj o godzinie 16 czasu polskiego, że w związku z rosnącym ryzykiem rozpowszechniania się epidemii koronawirusa i jego negatywnego wpływu na światową gospodarkę, Federalny Komitet do Spraw Operacji Otwartego Rynku, w skrócie FOMC, zdecydował we wtorek 3 marca o obniżeniu poziomu stóp procentowych w Stanach aż o 50 punktów bazowych. Podstawy amerykańskiej gospodarki pozostają silne, jednakże koronawirus stanowi rosnące ryzyko dla aktywności gospodarczej. W świetle tych zagrożeń i w celu wsparcia realizacji swoich celów w zakresie zatrudnienia i stabilności cen, FOMC zdecydował dziś o obniżeniu docelowego zakresu stopy funduszy federalnych o 0,5 punktu procentowego do przedziału 1,125%. Komitet uważnie śledzi rozwój sytuacji i jego wpływ na perspektywy gospodarcze i będzie wykorzystywał swoje narzędzia oraz działał w odpowiedni sposób w celu wspierania gospodarki, czytamy we wczorajszym oświadczeniu FOMC. Co prawda w ostatnim czasie mówiło się o obniżkach, jednak na pewno nie podczas wczorajszej sesji. W pierwszej reakcji dolar zaczął dynamicznie tracić, a rynek akcji wystrzelił w górę. Z jednej strony jest to bardzo dobra informacja dla amerykańskich indeksów, które wciąż pozostają w tyle w związku z zeszłotygodniowymi spadkami, a z drugiej jednak pokazuje, że problem koronawirusa jest bardzo poważny, przekonują z kolei analitycy domu maklerskiego X-Trade Brokers. Jak poinformował amerykański Skarb Państwa, we wtorek miejsce miała wideokonferencja z udziałem sekretarza skarbu Stevena Mnuchina oraz prezesa Rezerwy Federalnej Jerome Powella, do której dołączyli przedstawiciele pozostałych gospodarek z grupy G7. Po jej zakończeniu opublikowano oficjalne oświadczenie sugerujące, że największe światowe gospodarki pilnie monitorują rozwój epidemii oraz są gotowe podejmować odpowiednie kroki w celu zminimalizowania jej negatywnych skutków gospodarczych. My, ministrowie finansów G7 i prezesi banków centralnych, ściśle monitorujemy rozprzestrzenianie się choroby koronawirusowej 2019 oraz jej wpływ na rynki i warunki gospodarcze. Biorąc pod uwagę potencjalny wpływ COVID-19 na globalny wzrost gospodarczy, potwierdzamy nasze zobowiązanie do wykorzystywania wszystkich odpowiednich narzędzi politycznych w celu osiągnięcia silnego, trwałego wzrostu i zabezpieczenia się przed ryzykiem pogorszenia koniunktury, napisano w oświadczeniu opublikowanym przez amerykański Skarb Państwa. Chociaż część rynku spodziewała się konkretnych informacji oraz decyzji ze strony Grupy 7, to ostatecznie sprawdziły się obawy sugerujące raczej publikację ogólnikowego komentarza. Po dotychczasowych zapewnieniach ze strony banków centralnych inwestorzy liczyli na przedstawienie bardziej szczegółowych planów. Te jak na razie nie zostały jednak przekazane opinii publicznej. Oprócz wzmożenia wysiłków na rzecz rozszerzenia usług zdrowotnych, ministrowie finansów państw G7 są gotowi podjąć działania, w tym w stosownych przypadkach środki fiskalne, aby pomóc w reakcji na wirusa i wesprzeć gospodarkę na tym etapie. Banki centralne państw G7 będą nadal wypełniać swoje mandaty, wspierając w ten sposób stabilność cen i wzrost gospodarczy przy jednoczesnym utrzymaniu odporności systemu finansowego, dodano w komunikacie.
Powracamy do Polski, bowiem Komisja Nadzoru Finansowego wszczęła z urzędu postępowania administracyjne dotyczące nałożenia kar pieniężnych na 6 byłych członków zarządu oraz 6 byłych i obecnych członków Rady Nadzorczej GetBack, podała komisja. Wszczęcie postępowań jest konsekwencją wielokrotnego naruszenia przez GetBack obowiązków informacyjnych określonych w artykule 56 ustęp 1 punkt 2 ustawy o ofercie wskazanych w decyzji KNF z 17 grudnia 2019 roku nakładającej na spółkę karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy złotych. Wszystkie naruszenia zostały przez KNF uznane za rażące, czytamy w komunikacie. Członkowie zarządu oraz rad nadzorczych emitentów powinni być świadomi rangi odpowiedzialności, jaka na nich ciąży w związku z pełnieniem funkcji oraz nieuchronności sankcji administracyjnych w przypadku niewywiązania się z obowiązków. Bieżący komunikat ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność przestrzegania reguł uczciwego obrotu oraz podkreślenie okoliczności, że za prawidłowe wypełnienie obowiązków informacyjnych odpowiedzialne są osoby sprawujące funkcje w zarządzie, a członkowie Rady Nadzorczej za nadzór w tym zakresie, przekonuje urząd. To wszystkie informacje, o których warto wiedzieć na rozpoczęciu dzisiejszej sesji. Warto też zwrócić uwagę na doniesienia, najnowsze doniesienia z Polski, bowiem w Polsce wykryto pierwszy przypadek koronawirusa. Szykujmy się więc na falę paniki w mediach, dbajmy o swoje zdrowie, natomiast zaczekajmy również na tymczasem na GPW, te już 15 minut po godzinie 9 poprowadzi program oczywiście Agnieszka Zaręba.